Witamy was w osiemnastym odcinku podcastu Queer History, Historii Osób LGBT. Cześć Basiu. Cześć Maćku. Zaczynamy nową serię, zaczynamy nowy rok, ale historią dosyć ciężką. No, chyba cięższej nie mogliśmy sobie wymyślić, ale postanowiliśmy wziąć na siebie to brzemię i opowiedzieć o czymś bardzo trudnym, bo uważamy, że to ważne, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Będziemy opowiadać o różnych historiach wojennych. Oczywiście mówimy o II wojnie światowej, przede wszystkim o różnych historiach obozowych. Tak, dzisiaj się skupiamy na obozach koncentracyjnych, ale nie tylko, bo będziemy mówić też o tym, co się działo w kwestii o LGBT w III Rzeszy przed wojną i jak po wojnie ofiary, te, które przeżyły, funkcjonowały, jak też ten temat się traktuje obecnie w opinii publicznej, ale też w nauce. Postaramy się o tym opowiedzieć przeglądowo. Mówimy też o tym m.in. dlatego, bo po II wojnie światowej osoby homoseksualne, ale nie tylko, bo także inne grupy społeczne były ofiarami pominiętymi, zapomnianymi, które nie dostały zadośćuczynienia. Tak na przykład jak duża część Żydów, która dosyć szybko po wojnie mogła mówić o swojej traumie. Osoby homoseksualne nadal były uważane za wyrzutki społeczne i często musiały się nadal ukrywać. Po wojnie był tak zwany czas maskowania, kiedy, tak jak mówił Maciek, cały czas ofiary musiały żyć ze swoją traumą i ich cierpienie było kontynuowane tylko w inny sposób. Ale teraz, na szczęście, współcześnie mówi się o tym już dość sporo, bo mamy sporo też tłumaczonych na polskich książek, już powstają filmy, mówi się o tym, co działo się z osobami nieheteronormatywnymi w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych. I my wybraliśmy przede wszystkim świadectwo, najbardziej znane, Josefa Kochuta, które znowu okazało się w języku polskim dopiero w 2016 roku, a i to odbyło się w jakichś wielkich bólach. Bardzo trudno było wydać tę książkę. Dzięki osobom prywatnym przede wszystkim. No Jest tych źródeł całkiem sporo już obecnie. Znamy kilkanaście różnych świadectw powojennych. Obecnie już żaden z tych świadków nie żyje. Mimo, że jest ich całkiem sporo, to jednak skupimy się przede wszystkim na mężczyznach z różowym trójkątem, Heinza Hegera. O innych wspomnimy też oczywiście, ale głównie mówimy o tej książce, dlatego, bo była pierwszą taką książką. Oryginalnie została wydana w 1972 roku, też dosyć ciężko było o jej wydania w Niemczech, i dopiero później inni więźniowie, inni świadkowie zaczęli mówić o swoich przeżyciach wojennych i obozowych. W Polsce tym tematem zajmuje się głównie doktor Janna Ostrowska. Zajmuje się ona właśnie tematem homoseksualności w obozach, ale przede wszystkim pracą seksualną w czasie II wojny światowej, napisała m.in. książkę Przemilczane: Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej. Tu zacznijmy opowiadać o tych czasach, ale żeby zrozumieć w ogóle dlaczego osoby nieheteronormatywne trafiały do obozów koncentracyjnych i dlaczego ich losy po wojnie wyglądały tak, a nie inaczej, no to musimy się cofnąć do czasów przedwojennych, do III Rzeszy i do paragrafu 175 kodeksu karnego. Sam paragraf 175 zaczął obowiązywać w Niemczech już w 1871 roku. Więc tutaj w sumie widzimy, że to nie jest historia po prostu Trzeciej Rzeszy, ale też historia, która zaczęła się dużo wcześniej i która trwała też później, po wojnie. Paragraf 175 obowiązywał przez ponad 100 lat. Notko. Określał on homoseksualność jako nierząd przeciwny naturze. Co ciekawe i niestety bardzo, bardzo smutne, w tym samym paragrafie homoseksualność była stawiana obok zoofilii. Czyli niewiele się zmieniło w świadomości ludzi od czasu renesansu, o którym opowiadaliśmy już. Ogólnie homoseksualność, pedofilia, zoofilia i inne to wszystko to samo. Mm. Już pod koniec XIX wieku przeciwny temu paragrafowi był dr Magnus Hirschfeld. Był on słynnym założycielem Komitetu Naukowo-Humanitarnego, który właśnie powstał w 1897 roku. Działał w ramach Instytutu Seksuologii, i ten komitet był pierwszą organizacją, która w ogóle zajmowała się tym tematem. Pierwszą na świecie organizacją taką oficjalną, która walczyła o prawa osób LGBT więc pan doktor Magnus Hirschfeld był naprawdę ważną postacią w ogóle jest ważną postacią dla naszej historii w jego instytucie seksuologii dochodziło do pierwszych operacji korekty płci właśnie działał on też na rzecz osób transpłciowych i właśnie bardzo sprzeciwiał się później ideologii nazistowskiej bo to co głosił doktor i to co zakładała ideologia nazizmu stało w kompletnej opozycji, ponieważ nazi w 1935 zlikwidowali ten instytut. Był to czas kompletnego represjonowania ogólnie seksualności, jakichkolwiek inności, no to znamy z podręczników historii, ale chyba nie podkreśla się wystarczająco, jak bardzo właśnie ta ówczesna ideologia nazizmu uwsteczniła tak ogólnie, nie tylko w kontekście wojny, naród kwestii seksualności, kwestii pewnej wolności seksualnej, otwartości. Seksualność też była w wojnie i w całej tej ideologii nazistowskiej mocną kartą i seks tutaj też by musiał być kontrolowany i też zbiurokratyzowany w pewien sposób przez mm. system. Michel Foucault. <głos> Dokładnie <głos> tak. Represje za paragraf 175 właśnie nasiliły się w latach 30., Aresztowania. Na jego podstawie odbywały się już nawet nie tylko ze zwykłe akty i relacje homoseksualne, ale już nawet ze zwykłe trzymanie się za ręce czy ze zwykłe pocałunki. Więc nie trzeba już było jakoś szczególnie się wysilać o udowadnianie takich relacji. Z paragrafu tego zostało skazanych około 100 tysięcy mężczyzn. Wielu z nich trafiło przez to do właśnie nazistowskich obozów koncentracyjnych. Ogromna część nie przeżyła tego doświadczenia. Ci, którym się udało, no nie mogli czuć się wolni nawet po wojnie, mm. bo paragraf nadal obowiązywał w Niemczech, w NRD do 1967 roku, w RFN do końca lat 80. No to jest straszne. I właśnie chyba jest to duża część tej ich traumy, bo na przykład Żydzi, którzy przeżyli, szybko otrzymali należny im status ofiar, otrzymali odszkodowania, a mężczyźni, którzy byli skazani z paragrafu 175, byli nadal kryminalistami. Okres po wojnie można nazwać czasem maskowania. Jest to termin Claudy Schopman, która. Opisywała losy homoseksualnych kobiet prześladowanych w okresie narodowego socjalizmu. Czasem, maskowania określamy czas, w którym ofiary wojenne nadal musiały ukrywać swoją tożsamość, ponieważ bały się o kolejne represje. Wiele z tych osób tak naprawdę przez całe życie się ukrywało i nie mogło żyć w zgodzie ze sobą, otwarcie, nawet przed swoją własną rodziną. Ale czas maskowania odnosi się właśnie według Klaudii Schopman do, do kobiet, przede wszystkim chociaż nie tylko, mhm. odnosi się do całej społeczności, bo przecież kobiety też były ofiarami sytuacji wojennej. Co prawda w Niemczech i w, na terenach podległych III Rzeszy, paragraf 175 nie obejmował kobiet, ale i tak były one represjonowane. I tu możemy na tym właśnie zacząć mówić trochę o sytuacji kobiet, która była bardzo paradoksalna. No, bo z jednej strony akty między kobietami, akty homoseksualne nie były nielegalne. Paragraf 175 nie odnosił się do nich i nie było żadnego innego, które by delegalizował takie akty, czy przed wojną, czy w trakcie, czy po wojnie. Ale jednocześnie lesbijki były jak najbardziej wrogami nazizmu, ponieważ wchodziły one w tę kategorię asocjalną, czy a społeczną, która potem była nazwana kategorią czarnych trójkątów, już w rzeczywistości obozów koncentracyjnych. To była ta kategoria również pomijana, tak jak ta kategoria różowych trójkątów, bo chyba mało się o nim mówi, tak mi się wydaje. Nie za bardzo wiadomo, kto wchodził w kategorię społeczną. Tak, to dosyć szeroka grupa obejmująca i pracowników, i pracowniczki seksualne, jak i osoby bezdomne, niepracujące, Ogólnie wyrzutki społeczne. No i również kobiety, które nie chciały wyjść za mąż i rodzić dzieci, czyli kobiety. Homoseksualne. Już w latach 30., pomimo że istniały w Niemczech bary lesbijskie, jakieś takie przestrzenie, gdzie kobiety mogły się spotykać, w latach 30. są one zamykane. Dochodzi do najazdów na jakieś już nielegalne przestrzenie, potem otwierane przez kobiety. Wszystkie lesbijki są prześladowane. Jest wiele historii, gdy one muszą uciekać ze swojego kraju, zmieniać tożsamości wręcz, no bo są prześladowane z tej kategorii asocjalnej. O kilku tych kobietach opowiemy trochę bardziej szczegółowo jeszcze później, ale teraz skupmy się właściwie na głównym wątku tego odcinka, czyli na historiach obozowych dotyczących mężczyzn, dlatego że tego rodzaju świadectw jest po prostu najwięcej. Będziemy właśnie bazować na książce Mężczyźni z dużym trójkątem mm. czyli na historii Jezefa Kochuta którego tożsamość w ogóle też nie była do końca znana, jakby w tej książce. W 1972 roku nie było jeszcze wiadomo, kim dokładnie jest bohater tej książki. Zresztą sam autor Heinz Heger użył pseudonimu. Tak naprawdę nazywał się Johann Neumann. Czyli książka została wydana pod pseudonimem, i była to rozmowa z osobą, która w ogóle pozostała anonimowa przez pewien czas. Tak, stała ona spisana na podstawie rozmów. Między autorem a Jezefem, które odbyły się pod koniec lat 60., kiedy już paragraf 175 przestał obowiązywać w NRD. A jak wyglądała e, historia Jezefa? Przejdziemy przez nią dosyć szczegółowo, chociaż no, też nie będę tutaj streszczać książki, bo bardzo wiele fragmentów mówi o całej sytuacji obozowej, często też w różnych innych kontekstach. Więc jeśli kogoś to będzie bardzo interesować, to jak najbardziej e, polecamy lekturę książki. Do tego nie będziemy aż tak szczegółowo mówić o torturach, które stosowano w obozach koncentracyjnych. Są to mocne napisy, i też znowu, jeśli ktoś chce to poznać bliżej, to zachęcamy do przeczytania książki. Musimy cofnąć się do roku 1939. A tak naprawdę do 38, bo w 38 Austria została zaanektowana przez III Rzeszę. To wtrącę, bo chyba tego nie powiedziałeś, że nasz bohater jest Austriakiem, pochodził z Austrii. Dokładnie tak. <grym> a później właśnie nie Austria, a Ostmark jako ziemia już należące do Austrii. Józef, nasz główny bohater, z pochodzenia wiedeńczyk z katolickiej dobrej rodziny, ale Tolerancyjnej rodziny. Jego mama na przykład nie miała problemu z jego homoseksualnością. Miło jest... bardzo. Tak, to jeden z takich pierwszych miłych fragmentów, i Pierwszy... których nie było za wiele, no niestety. Chyba ostatni miły fragment tej historii. Józef żył życiem całkiem spokojnym i szczęśliwym, jak przystało na dwudziestoparolatka. Jednak wszystko zmieniło się w 1939 roku, kiedy pewnego piątku, jak mówi, dokładnie pamiętał godzinę, bo mówi, że około godziny 13, został wezwany na przesłuchanie przez gestapo. Żegnając się z matką, nie wiedzieli, że spotkają się następnym razem dopiero po wojnie, 6 lat później. Józef został oskarżony o bycie, cytuję, pedałem... Dowodem było zdjęcie, na którym właśnie był on razem z swoim chłopakiem Fredem. Z tyłu zdjęcia widniała dedykacja miłosna właśnie dla, dla Freda. Józef spędził dwa tygodnie w areszcie w celi z dwoma kryminalistami, którzy już wtedy podkreślali, że to właśnie on jest wynaturzeńcem i że homoseksualiści są jak zwierzęta, chociaż na przykład sami ze sobą współżyli w celi tak zastępczo. Co jest jakąś inną wielką hipokryzją. Później odbył się proces Józefa, na mocy którego skazano go na 6 miesięcy ciężkiego więzienia właśnie za współżycie homoseksualne na podstawie wymienionego już dzisiaj wiele razy, paragrafu 175. Po 6 miesiącach dosyć ciężkiego pobytu w więzieniu, Józef miał być objęty tak zwanym aresztem ochronnym. Z grupą więźniów, miał zostać przewieziony do obozu koncentracyjnego. Tutaj tylko dodam, że nie do końca wiadomo, co się stało z Fredem. Został on jakby pominięty w tym całym procesie. Mówi się, że ze względu na zaburzenia psychiczne, ale tak naprawdę dzięki kontaktom ojca. Sam transport więźniów właśnie razem z Józefem odbył się w połowie stycznia 1940 roku. Trwał on aż 13 dni. A jak znamy na pewno z historii, wiemy, że Transporty więźniów do obozów nie odbywały się w pociągach Intercity, tylko mm. jednak w pociągach towarowych w bydlęcych wagonach. Bardzo ujmujący opis tego transportu nam daje Primo Levi. Pamiętam, że jest naprawdę wstrząsający sam ten transport. Wiele osób samego transportu nie mogło przeżyć. Mm. Zresztą Józef też napotkał tam na niezbyt przyjemne doświadczenia, ponieważ... Jechał tam z kryminalistami, którzy znowu tak samo jak wcześniej w areszcie mówili mu o tym jego wynaturzeniu, a jednocześnie sami stosowali na nim przemoc, również zgwałcili go. No tak, ale oni już nie byli homoseksualni, jakby jak ktoś gwałci mężczyznę, to ja tego nie zrozumiem nigdy. Po prostu w tylu naszych odcinkach nam się ten rodzaj dziwnej hipokryzji objawia. Nie rozumiem tego, naprawdę. Niestety tak i to powróci w dzisiejszym odcinku jeszcze parę dobrych razy. No, już zrobiliśmy w tym odcinku jakieś siedem różnych wstępów, a teraz czas na jakiś ósmy. <laughs> No bo właśnie wchodzimy już w samo centrum tej opowieści, co się działo w, w obozach. Józef od, opisuje to dość szczegółowo i mówi o całej rzeczywistości. My tutaj wybierzemy tylko te fragmenty, które się odnosiły już dokładnie do tej kategorii różowych trójkątów, jak traktowanie tych więźniów wyróżniało się na tle traktowania innych. No bo jakby wychodzimy z założenia, że cała reszta tego, co działo się w obozach, jest taką wiedzą bardziej ogólną. Nasza opowieść dzieje się w dwóch obozach. Najpierw w, zas w obozie Zassenhausen, a potem w Losemburgu. Ale można też przyjąć, że w innych obozach, gdzie więźniowie z różowym trójkątem przybywali, działy się podobne rzeczy. A zatem, kategorie: wspomnieliśmy już kategoria różowych trójkątów, kategoria czarnych trójkątów. Była też oczywiście żółta Żydów, brązowa Cyganów. I właśnie te trzy kategorie, te trzy grupy w obozach, Żydzi, Homoseksualiści i Cyganie, byli według Józefa tymi najbardziej udręczonymi przez Sesmanów. Byli nazywani ludźmi śmieciami. Co dokładnie mówi Józef na początku doświadczeń w Sachsenhausen? Gdy tylko więźniowie tam przybyli, od razu trzeba było powiedzieć, za co się tam ktoś znalazł, więc osoby, które potem dostały różowy trójkąt, czyli homoseksuali mężczyźni, no musieli właśnie powiedzieć o paragrafie 175. I właśnie od tego zaczynały się już dosyć brutalne prześladowania, bo od razu praktycznie byli bici i wyzywani. Potem grupa różowych trójkątów musiała często stać nago na śniegu bo akurat Józef trafił do obozu w styczniu, więc było zimno i zanim mogli przejść przez całą procedurę i dostanie ubrania, ogolenia włosów i tak dalej, innych dosyć typowych procedur, musieli po prostu czekać i stać, jak wspomina Józef, słowa pewnego esesmana, po to, żeby ciepli chłopcy mogli ostygnąć, bo często właśnie nazywani byli oni ciepłymi. Jeśli chodzi natomiast już o sam przebywanie w barakach, homoseksualiści często dostawali swój własny e, barak, co na początku mnie trochę zdziwiło, ale z drugiej strony potem zrozumiałam, bo chodziło manom o to, żeby m.in. przełapać ich na ewentualnych kontaktach, żeby mieć jakąś podstawę do ukrania ich. Nawet w zimie musieli wszyscy spać tylko w koszulach, czyli no, praktycznie nago. Z rękami na pościeli. Ktokolwiek miał ręce na przykład pod nią, od razu mógł trafiać potem na zewnątrz i stać przez całą noc na zimnie. Do tego spano przy ześwieconym świetle. Jeśli chodzi o kontakty z innymi więźniami, to na przykład w Sachsenhausen homoseksualiści nie mogli rozmawiać z innymi więźniami, ponieważ według niektórych mogli wtedy uwodzić ich. To jest po prostu jakoś też yy, głupotą, więc dochodziło do pewnego rodzaju izolacji, czyli zostali takimi ludźmi wyklętymi wśród ludzi ogólnie wyklętych. Na samym początku homoseksualiści mieli jedną bardzo tak naprawdę głupią pracę, która miała po prostu ich otępić. W zimie było to przenoszenie śniegu za pomocą rąk lub ewentualnie płaszcza z jednej strony na drugą i z powrotem. W lecie był to jakiś piach ziemia, czyli po prostu praca absolutnie Tak, dokładnie tak. Później natomiast homoseksualiści dostawali inną pracę, co nie znaczy, że lżejszą, bo pracowali tak właśnie jak Józef, między innymi w gliniance, czyli w kopalni gliny, gdzie praca ta była bardzo, bardzo ciężka. Często osoby tam ginęły, niektóre wręcz popełniały samobójstwa, bo już nie mogły tego znieść. Opętany jedną myślą, czyli o tym, żeby przeżyć, Józef zgodził się tak samo jak wiele innych osób na związek seksualny z jednym z kapą. Była to taka przyjaźń celopa w sumie obustronna, bo za świadczenia seksualne, w sumie też inne, ogólnie porządkowe i nie tylko, taka osoba nazywana kociakiem, panienką lub. Piplem. Mogła dostawać właśnie od Kapo dodatkowe porcje jedzenia. Często była przydzielana do trochę łatwiejszych prac, których na no życie nie była aż tak zagrożona. Często udawało się też uniknąć mocniejszych tortur, jeśli w ogóle było takie zagrożenie. Józef też raz wspomina o tym, że prawie została na nim wykonana pewna tortura, jednak w ostatnim momencie jego, jego Kapo, przyjaciel, go tego uchronił. I co dziwne, z tymi y, piplami, można by się spodziewać, że przez innych więźniów byliby oni traktowani gorzej, a przez to, że są jakoś tam y, faworyzowani. No i oczywiście właśnie jest ta homoseksualność, ale właśnie było odwrotnie. To jest przedziwne, że byli oni darzeni jakim, jakiegoś rodzaju szacunkiem, prawda? Tak. Józef mówi o tym mm, przede wszystkim. Już w kontekście kolejnego obozu, do którego został przeniesiony parę miesięcy później, w maju 1940 roku, a mianowicie właśnie do Flossenburg, gdzie w zimie 1940 41 roku do obozu przybyły pierwsze transporty Polaków i Rosjan, którzy praktycznie od razu zostali wybrani przez różnych kapo jako właśnie swoje, można nazwać to, kochanki. I wtedy właśnie Józef zauważył, że wiele z tych osób zachowywało się wręcz bezczelnie i jakoś arogancko w stosunku do innych więźniów, wykorzystując trochę swoją własną siłę, ponieważ były to osoby, które były urodziwe, młode, miały około 16-20 lat. Jeśli chodzi też o tych pipli obozowych, no też często oni nie mieli w ogóle wyboru, bo jeśli na przykład nie zgodzili się na taką przyjaźń z jakimś kapo, no to dostawali potem cięższe prace, które prawie doprowadzały ich do śmierci, więc ostatecznie zgadzali się na takie związki z obopólnymi korzyściami. Józef sam mówił, że gdy tylko przyjechał do Flassemburgi znowu musiał przechodzić przez całą procedurę na samym początku, znowu czuł się jak na jakimś targu niewolników seksualnych. Wszyscy im się przyglądali. Zresztą paru kapo starało się o niego. Oczywiście on nie miał nic do gadania, tylko załatwił to między sobą. Co prawda Jazefa nigdy nie spotkało nic złego, jak mówi, ze strony swojego kapo. Jeśli chodzi o resztę takich obozowych przeżyć, to musimy wymienić na pewno różnego rodzaju tortury, którym, którym często byli poddawani właśnie homoseksualiści, między innymi kara na tzw. Tak koźle. Sam Józef zresztą mówi o tym, jak pewien ss przychodził popatrzeć sobie na wymierzanie tych kar, które wręcz go podniecały. Jeśli natomiast chodzi o samą pracę w Flossenburg, Józef mówi, że Żydzi i homoseksualiści właśnie dostawali najcięższe prace. Znowu, tak jak wcześniej w kliniance, tak teraz w kamieniołomach. Miejsce to często było miejscem śmierci dla wielu więźniów. Osoby, które były na przykład ranne, potem często i tak, czy tak, były przewożone do rewiru, do tak zwanego niby szpitala, mm. gdzie tak naprawdę robiono na nich e, różnego rodzaju eksperymenty. W obozach, oprócz tych eksperymentów pseudomedycznych, dochodziło też do dwóch sytuacji, e, w których Próbowano dokonać pewnego rodzaju terapii na homoseksualistach, przede wszystkim przez Himmlera, który był dowódcą SS. Po pierwsze, kiedy latem 1943 roku urządzono w wielu obozach burdel dla więźniów, um, więźniowie z różowym trójkątem musieli co najmniej raz w tygodniu się tam udawać, bo według Himmlera miała być to właśnie taka Kuracja i lekarstwo na ich e, perwersję. Pod koniec 1943 roku Himmler wydał też kolejne nowe zarządzenie, a mianowicie kastrację. Ona, co prawda, była dobrowolna. SS-mani jednak zapewniali, że kto podda się temu i potem jeszcze przy dobrym sprawowaniu w obozie, może zostać uwolniony z obozu. Co prawda, niektórzy się na to zgodzili, rzeczywiście. Jednak potem często takie osoby były wysyłane na front, więc nie zaznały tak naprawdę wolności i szybko mm. mogły zginąć tam. Ale Józef miał naprawdę wyjątkowe szczęście, głównie dzięki właśnie kontaktom, ale też dzięki swojemu charakterowi usilności w tej chęci przeżycia. Wręcz jako jedyny z więźniów z różowym trójkątem sam stał się kapo jako pisarz w magazynie zbrojeniowym. A jeszcze z jego poprzedniej funkcji jako pisarza w magazynie budowlanym, która też była raczej taką łatwiejszą i lżejszą, Aha. gdy pracował w miejscu, z którego była panorama na cały obóz, pochodzi jedna historia, która jest nieco lżejsza i którą chyba zakończymy opowieść o Józefa. Pewnego razu zobaczył, że do obozu przyjeżdża para, e, pewnego ss w pełnym mundurze ze wszystkimi odznaczeniami, e, i młoda dama w wieczorowej sukni, biżuterii. Okazało się, że para została sprowadzona do obozu za paragraf 175. ss ten był oficerem frontowym e, Waffen-SS. Miał nawet krzyż żelazny, a dama okazała się 19-letnim żołnierzem SS synem najbogatszego właściciela kabaretów i teatrów w Hamburgu. Obaj przybywali do wyzwolenia obozu w osobnych celach, nie pracowali, a nocą mogli nawet wychodzić na godzinę, żeby rozprostować nogi. Nie mieli procesu sądowego, lecz byli tam przez decyzję Himmlera. Nie chciano po prostu, by oficer miał dostać różowy trójkąt, a damę pozostawiono zapewne przez kontakty i pieniądze. Natomiast na końcu parze udało się uciec podczas wyzwolenia. To trochę pokazuje też, że homoseksualiści byli w szeregach SS, więc sami mogli być teoretycznie więźniami w obozach i mogli dostać różowy trójkąt, choć często się to nie zdarzało, sami mogli być tymi oprawcami. Znana jest historia pewnego wydarzenia, która nazywa się Noc Długich Noży, czyli taka hitlerowska czystka, podczas której został zamordowany Ernst Roem jeszcze przed wojną w 1934 roku. I to był szef SA, prawda? Tak. Jego homoseksualizm w sumie był powszechnie znany i tolerowany. Podobno nawet sam Hitler o tym wiedział i stwierdził, że to jego własna sprawa. Jednak potem, jak został zamordowany, to właśnie to było usprawiedliwieniem tego mordu, czyli to, że właśnie on był homoseksualistą, czyli według nazistów zdrajcą narodu. To powiązanie zdradzenia narodu i przywołanie jakiejś hańby bardzo mocno się tutaj wiąże z homoseksualnością. W szeregach SS była też niejaka Irma Greze, która była nadzorczynią w, w obozie Ravensbruck. Najprawdopodobniej była biseksualną, no to, to wiemy obecnie. Utrzymywała kontakty seksualne zarówno z więźniami, jak i z więźniarkami, i zapisała się na kartach historii swoją wyjątkową brutalnością. Pewna więźniarka Stanisława Rachwałowa zeznała na przykład, że Irma Greze była lesbijką, gustowała w młodych, ładnych dziewczętach, specjalnie Polkach. Tą osobą przechodzimy do sytuacji kobiet, właśnie do obozu kobiet w Ravensburg, które, jak wiemy, praktycznie nigdy nie trafiały do niego konkretnie za relacje homoseksualne. Wiemy tylko o dwóch takich kobietach, które między innymi trafiły tam właśnie za to i jest to Henny Sherman i Mary Punier, które i tak były Żydówkami, ale one jako jedyne, o których przynajmniej teraz wiemy, w tym dokumencie, który jakby wskazywał je na obóz koncentracyjny, miały również zanotowane, że są lesbijkami. W dokumencie swoim ma napisane, że była lesbijką kompulsywną, a Punier, że była bardzo atrakcyjną, wyuzdaną lesbijką. Pozostałe homoseksualne kobiety, o których wiemy, że trafiły do obozów koncentracyjnych, były najczęściej Żydówkami albo lub i walczyły z nazizmem, i to, i to były powody, dla których tam trafiały. Jeśli chodzi o kobiety homoseksualne, o których wiemy, że trafiły do obozów koncentracyjnych, to właściwie każda zasługiwałaby na swój oddzielny odcinek, bo przed wojną, a niektóre i po wojnie miały naprawdę bardzo ciekawy życiorys i o jednej z nich, o której teraz nie wspomnimy, opowiemy bardzo szczegółowo w przyszłym odcinku. A inne to była na przykład dość słynna pisarka fel felitoniska Grete von Urbanicki albo na przykład Felice Rachel Schragenheim która jest znana z ruchu oporu podczas II wojny światowej, ale chyba przede wszystkim z jej niezwykłej historii miłosnej, która jest opisana w dość znanym filmie z 1999 roku, Eme i Jaguar. To powiedzmy, że powiedziałam polski tytuł. <śmiech> <śmiech> Albo jeszcze inna słynna kobieta to Ruf Mayer, która z kolei jest znana ze swojej historii miłości z norweską poetką. I była nazywana norweską Anną Frank. A jeśli już tak wymieniam nazwiska osób, które zdecydowanie mogłyby być bohaterami swoich oddzielnych odcinków, to byli też mężczyźni, geje, mm, którzy e, przeżyli wojnę i e, podzielili się, tak jak e, nasz dzisiejszy bohater Józef Kochut, swoimi świadectwami z tego czasu i, i tutaj e, na przykład jest Piersel, Rudolf Brazda czy Gadbeck. Oni wszyscy mieli wyjątkowe historie i akurat e, oni podzielili się swoimi świadectwami potem. E, jest też świadectwo e, właśnie, które zostało wydane w Polsce dopiero od, e, 3 lata temu. E, Cholernie mocna miłość, prawdziwa historia Stefana Kajuliego G., która opowiada o miłości tych dwóch mężczyzn w obozie koncentracyjnym. No i nie będziemy w tę biografię już się wgłębiać, bo po prostu odcinek byłby za długi i tak mam wrażenie, że Was dzisiaj trochę zarzuciliśmy różnymi informacjami, to niespecjalnie przyjemnymi do słuchania może. Ale tak jak powiedzieliśmy na początku, to chyba ważne, żeby właśnie powiedzieć o tej części historii, tak długo przemilczanej. Nawet jeśli te tematy nie są przyjemne i są bardzo ciężkie w słuchaniu, to jednak musimy o tym pamiętać. Po prostu z szacunku do tych osób, do osób, które do końca swojego życia nie dostały żadnego okazji uczynienia, Po to, żeby ich doświadczenie nie poszło na marne, żeby historie te się nie powtarzały, musimy być po prostu tego ciągle świadomi. No jeszcze mogę tak prywatnie dodać od siebie, że parę miesięcy temu już drugi raz w życiu byłem w muzeum w Auschwitz. Tym razem jednak byłem tam ze osobą, którą kocham, i no było to bardzo mocne przeżycie, bo jednak wiedząc, że żyjąc w tamtych czasach, mógłbym właśnie za to sam tam trafić. Z takiego paragrafu, już pomijając nawet samą polskość. No właśnie, teraz mogliście w miarę swobodnie wyjść tam jako para, choć nadal nie dość swobodnie, nie tak swobodnie, jakbyśmy chcieli żyć w Polsce, ale można też tu. Przypomnieć sobie, że nadal w zupełnie współcześnie takie rzeczy, o jakich dzisiaj opowiadaliśmy, dzieją się na przykład w Czeczenii i w innych miejscach na świecie. Dlatego no, nie wiem, jak można skończyć ten odcinek, żeby nie było już zupełnie tragicznie, ale no, to, co już powiedzieliśmy, po prostu pamiętajmy o tym, co się działo także z naszymi, z osobami z naszej społeczności LGBT, tak żeby to, żeby robić wszystko, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego długiego odcinka, jeśli tutaj dotarliście. I zapraszamy Was na kolejny odcinek. Cześć, do usłyszenia.